Witam serdecznie. Już niedługo, bo w 2020 roku rozpocznie się sekwencja zdarzeń, która doprowadzi do nieuchronnego końca gatunku ludzkiego na Ziemi do roku 2040. Zostało nam więc maksymalnie 21 lat na Ziemi. W dodatku po 2020 roku jakość naszego życia będzie się gwałtownie pogarszała wraz z pogarszaniem się stanu naszej planety. Brzmi bardzo przerażająco, brzmi jak przepowiednia wieszczów apokalipsy. No właśnie, gorzej jest jeszcze z tego powodu, że tej przepowiedni nie udzielił jasnowidz, czy też jakiś mędrzec, mistyk, ktoś, kto zwykle udziela informacji w sposób dość niejasny, możliwej do interpretacji i przez to na szczęście te przepowiednie często się nie sprawdzają lub po jakimś czasie okazuje się, że przepowiednia przepowiadała coś innego niż wszystkim się wydawało i na szczęście mimo setek już przepowiadanych końców świata cały czas żyjemy. Tym razem tą przepowiednię dał komputer. Komputer, który znajduje się na Melbourneskim Instytucie Technologicznym, czyli Melbourne Institute of Technology, w skrócie MIT, nie mylić z tym drugim MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że naukowcy w Melbourne jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia zrobili komputer, który nazywał się wtedy World One i zapuścili na nim odpowiedni program, algorytm, do którego wrzucali bardzo dużo informacji na temat zmian klimatycznych, działalności ludzkiej, zanieczyszczenia, wojen, produkcji i konsumpcji żywności, stanu naturalnych surowców, rozwoju przemysłu czy globalnej populacji i na tej podstawie chcieli, żeby algorytm, program, który tam się znajduje, przewidział koniec świata tak jakoś chociaż troszeczkę bardziej dokładnie. No i wiadomo, w latach 70. komputery miały, nazwijmy to, moc obliczeniową dzisiejszego, nie wiem, czy kalkulatora, czy telefonu, ale na pewno nie smartfonu, bo smartfony dzisiaj mają dużo, dużo większą moc obliczeniową niż superkomputery z lat 70. W związku z tym te obliczenia stamtąd były bardzo niejasne, bardzo nieprecyzyjne. Tym razem zaprzężono do działania już trzecią edycję tego komputera i programu. Nazwali go po prostu World 3. Wrzucili do niego dane, takie, które już powiedziałem, dotyczące obecnego stanu, nazwijmy to, Ziemi wraz z sytuacją geopolityczną i geogospodarczą, która tutaj się znajduje. No i dane były dość przerażające. Dane te mają po prostu, znaczy wynik, jakby, który wyrzucił komputer, jest dość przerażający. Komputer bowiem stwierdził, że w wyniku przeludnienia oraz zanieczyszczenia środowiska oraz konsekwencji tegoż przeludnienia i zanieczyszczeń środowiska, czyli między innymi konsekwencja przeludnienia jest to, że zużywamy coraz to więcej zasobów mineralnych, a konsekwencją zanieczyszczenia środowiska jest na przykład wymieranie pewnych gatunków, inne tego typu rzeczy, że komputer doszedł do wniosku, że nie dalej niż w 2020 roku będzie tak zwany punkt przegięcia. To znaczy, że nasza bytność na Ziemi będzie coraz to fajniejsza właśnie do 2020 roku i w 2020 roku zacznie się wszystko pogarszać i w związku z tym, że na Ziemi będzie żyło się coraz gorzej, to rozpocznie się splot wydarzeń, który, jak już powiedziałem wcześniej, do 2040 roku doprowadzi do tego, że zdaniem tego programu populacja człowieka na Ziemi wyniesie zero. I choć oczywiście należy się do wszystkiego odnosić bardzo, bardzo sceptycznie, nawet w serii spiskowe teorie, to jest to coś, co ewidentnie należy
omówić. Dlatego bardzo, 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 bardzo serdecznie zwracam Twoją uwagę, że jest to nie niedziela. A nie niedziela, jest to dodatkowa spiskowa teoria, którą dostajecie w zamian za to, że na poprzedniej spiskowej teorii, tej niedzielnej, udało Wam się wbić 5000 łapek w górę do wtorku, do północy. Tym razem byliście niesamowicie szybcy i 5000 łapek udało Wam się wbić już w poniedziałek, czyli i to jeszcze chyba przed 21, więc w mniej niż w 24 godziny osiągnęliście limit 5000 łapek w górę, więc proszę bardzo, dostajecie dodatkową spiskową teorię. Nagrywam ją w dzień przy silnym świetle zewnętrznym, dlatego ten generator zielonej poświaty ledwo dyszy, ale mam nadzieję, że i tak go widać, a poza tym i tak mam nadzieję, że większość z Was mnie słucha, a nie ogląda, bo moja facjata paskudną permanentnie jest. I co? I warto jeszcze przypomnieć, że to są spiskowe teorie. Spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak one są przedstawione w internecie. W tym wypadku na przykład na Interii, w związku z tym są to takie spiskowe teorie bardzo z powierzchni internetu. Spiskowe teorie omawiam tak, jak są przedstawione, to już mówiłem, to, że jaką spiską teorią omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedynie poddaję ją analizie logicznej, podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Bardzo proszę również pod tym materiałem o wbijanie jak największej ilości łapek w górę, wtedy ten materiał będzie lepiej pozycjonowany i lepiej się rozejdzie. Mi się wydaje, że ten jest wyjątkowo, bym powiedział, ważny, bo spiskowe teorie, spiskowymi teoriami, seria rozrywkowa, ale o środowisko trzeba dbać. I mimo tego, że niektórzy uważają, że te CO2 to jest taki trochę sposób na wyciąganie kasy od ludzi, to nie ma żadnej wątpliwości, że zanieczyszczenie środowiska jest, postępuje i jest szkodliwe. Tutaj chyba nikt nie będzie kwestionował tego, że istnieje coś takiego jak smog, kwaśne deszcze i kilka, no, że tam zanieczyszczenie środowiska. U nas się objawia smogiem, a resztę, że się tak wyrażę, cofam, bo chcę być jak najbardziej precyzyjny, prawda? Także tutaj o środowisko trzeba bardzo, bardzo mocno dbać. Jeśli wyłączyliście dla mnie adblocka, tak żebym mógł zarobić sobie parę groszy na mojej pracy, to również bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję i życzę udanych reklam, miłych reklam. Mam nadzieję, że będą dla Was przyjemne. Zdaję sobie sprawę, że najlepiej by było, żeby w filmach nie było reklam w ogóle, no ale ja z tych reklam trochę żyję. Im więcej pieniędzy zarobię na YouTubie, tym więcej czasu mogę YouTube'owi poświęcać i rezultatem jest albo więcej filmów, albo filmy lepszej jakości, bo proste, im więcej zarobię na YouTubie, tym mniej muszę pracować gdzie indziej. Także miłego oglądania, miłego słuchania. Linki macie w opisie i macie dwa. Jeden jest do Fundacji Nautilus, a drugi jest właśnie do Interii jako źródło. No i w Interii macie na przykład taki artykuł, który się nazywa Koniec świata w 2040. Za rok posypie się apokaliptyczne domino. No, ja bym powiedział do 2040. No i tutaj może zacznijmy. No, w zasadzie to już bardzo dużo Wam z tego powiedziałem, co ta przypowieść komputerowa, przepowiednia komputerowa powiedziała w wielkim skrócie, jakby powodem, dla którego ma się posypać to apokaliptyczne domino, tak jak napisano na Interii, mają być dwa. Zanieczyszczenie środowiska, które jest faktem, niezależnie od tego, czy CO2 jest dobrym miernikiem tego zanieczyszczenia, moim zdaniem złym, moim zdaniem są dużo gorsze substancje niż CO2, ale to zostawmy. Niezależnie od tego, czy CO2 jest dobre, czy CO2 jest złe, to zanieczyszczenie środowiska jest faktem. Tak samo jak to, że mamy coraz większe obszary, na których jest problem z wodą i tak dalej, i tak dalej. A drugi problem, który ma doprowadzić do końca świata, jest przeludnienie i to ma zrobić tak, że będziemy mieli coraz większą populację, coraz większą już niedługo zacznie się robić ten punkt przegięcia, że w wyniku tych dwóch rzeczy, czyli zanieczyszczenia oraz wzrostu populacji, dojdzie do rzeczy, które sprawią, że na Ziemi będzie się żyło coraz gorzej, że Ziemia nie będzie w stanie nie podtrzymać dłużej życia człowieka i wszystko szlak
trafi. Oczywiście nie będzie to tak, że nagle przejdzie, powiedziałbym, jakiś większy huragan, tajfun, czy jakaś biblijna apokalipsa, która zmiecie życie na ziemi, życie ludzkie, raczej odwrotnie. W wyniku tego, że będziemy mieli coraz mniej zasobów, no prosta piłka, będzie dochodziło do wojen o zasoby. W związku z tym prawdopodobnie sami się w dużej mierze wykończymy, prawda? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład dowiadujemy się za rok, że definitywnie kończy się ropa naftowa. Wiem, że są teorie, że ta ropa nigdy się nie skończy, ale układamy hipotetycznie, poza tym, no wiadomo, raczej jest bardziej prawdopodobne, że się skończy, niż to, że się mistycznie pojawia, prawda? Chociaż jesteśmy w spiskowych teoriach, na kanwie umownej konwencji, w związku z tym tutaj wszystko można założyć, ale okej. Zakładamy, że pada informacja, że w 2021 dowiadujemy się, że do 2024 skończą się zasoby ropy naftowej. Jak myślicie, co się w tym momencie stanie? No, prawdopodobnie wielkie mocarstwa będą chciały jak największą ilość tej ropy naftowej, tych zasobów, dla siebie zatrzymać, tak chapsnąć i trzymać, prawda? Bo nawet jeżeli udałoby się wprowadzić bardzo, bardzo szybko jakieś inne technologie napędowe i powstałyby, nie wiem, samochody, tak masowo samochody elektryczne, masowo samochody napędzane wodorem, samoloty elektryczne, samoloty wodorowe, nie wiem, atomowe, cokolwiek, prawda? Żebyśmy dali radę bardzo szybko przestawić się na inne paliwo, to i tak ten, kto by kontrolował zasoby ropy naftowej, miałby bardzo dużą przewagę, chociażby dlatego, że w pewnych miejscach, po pierwsze z ropy robi się nie tylko benzynę. Tutaj taka ciekawostka, dlaczego pierwsze samochody zaczęły jeździć na benzynę. Ponieważ w momencie, w którym samochody były opracowywane, w zasadzie silnik spalinowy był opracowywany, to benzyna była najtańszą, jedną z najtańszych frakcji, które uzyskiwano z destylacji ropy naftowej, jedną z najtańszych, nie bardzo wiedziano, co z nią zrobić. Nafta była wtedy w cenie, bo naftę używano między innymi do lamp naftowych, a benzyna była tania. Prawda? To samo z tą pokazuje, że są również inne rzeczy z ropy naftowej uzyskiwane. Na przykład niektóre tworzywa sztuczne są uzyskiwane z ropy naftowej i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. To nie jest tylko paliwo uzyskiwane z ropy naftowej, prawda? Także prawdopodobnie chciano by jak najszybciej to hapsnąć i utrzymać dla siebie. To kochani, już dzisiaj mamy konflikty zbrojne, o których wielu mówi, że są oparte na tym, że tak naprawdę to są konflikty o ropę. Na przykład w Syrii. Dużo ludzi mówi, że ta tak zwana arabska wiosna, która w Syrii się odbyła, była stymulowana przez Amerykanów, ponieważ oni chcieli ten kraj zdestabilizować, wprowadzić tam rządy demokracji, po to, żeby te rządy demokracji udzieliły, powiedzmy, dostępu do syryjskich bardzo dużych złóż ropy naftowej. A teraz raz znowu zachodnie media wprost twierdzą, że Putin dlatego pomaga przywódcy Syryjczyków, bo chce zrobić z niego przywódcę marionetkowego i znowu chce zagarnąć te złoża ropy dla Rosji. No to teraz, gdy te jeszcze nie wiadomo, przynajmniej oficjalnie, że te złoża są na wyczerpaniu, już dochodzi do konfliktów, w których giną ludzie, prawda? No to co by się zdarzyło, gdyby się okazało, że już oficjalnie wiadomo, że za 2-3 lata to wszystko się kończy? No prawdopodobnie byłby konflikt, to konflikt raczej o ujęciu bardziej globalnym. Czy poleciałby atomice? Nie wiadomo, ale na pewno bardzo mocno byśmy sobie zaszkodzili, prawda? No dobra. Druga rzecz, przeludnienie i wzrost populacji połączona jednocześnie z, jakby to powiedzieć, z kwestiami klimatycznymi, które niezależnie od tego, czym są wywołane, to jednak są faktem. Afryka, duża część Afryki staje się coraz bardziej trudna do życia. Tak to powiedzmy. Do tego jeszcze dochodzą kwestie polityczne, które sprawiają, że Afrykańczycy mogą bez większych problemów migrować i
mają bardzo duży przyrost naturalny. Czyli mamy bardzo dużą liczbę nowych Afrykańczyków, którym żyje się w Afryce coraz trudniej, i którzy jednocześnie dostają impuls bardzo mocny, żeby migrować do Europy. Do czego to prowadzi? No, na przykład do napięć społecznych, które mogą doprowadzić do destabilizacji Europy. Na przykład. I im więcej tych ludzi będzie napływało do Europy, im będą bardziej zdesperowani, tym większe będą napięcia w ten sposób polityczne generowane, bo na przykład ludzie, którzy do tej pory w Europie zaczną mieszkają, zauważą, że ich standard życia obniża się ze względu na przybyszów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo wszystko jest skomplikowane, prawda? Na zanieczyszczenie środowiska, no to jest chyba coś wprost, co nam bardzo, bardzo szkodzi. Mówi się, że pokolenie dzisiejszych 20-latków prawdopodobnie będzie pierwszym pokoleniem, które będzie żyło krócej od pokolenia swoich rodziców. Niektórzy mówią, że nawet pokolenie dzisiejszych 40-latków, czyli powiedzmy, że ja bym się też ewentualnie łapał, będzie żyło krócej niż pokolenie swoich rodziców. Dlaczego? Ano, dlatego między innymi, że bardzo dużo pracujemy, dużo więcej niż nasi rodzice, oraz żyjemy w schemizowanym, zatrutym środowisku. W związku z tym mamy, mimo tego, że medycyna się coraz bardziej rozwija, to mamy żyć krócej niż nasi rodzice. Czyli tutaj to niezdrowe żarcie, które jest rodzone przez coraz bardziej zatrutą ziemię, środki ochrony roślin, nawozy, to wszystko ma bardzo, bardzo nam szkodzić. No i oczywiście powietrze, które jest coraz bardziej, mówię to w znaczeniu umownym, trujące, po prostu trujące, oczywiście nie wprost, ale było kiedyś taki bardzo fajny w Polsce taki happening. Ludzie, już nie pamiętam kto, ale stworzyli smoki. Fajki dla dzieci. I naprawdę bardzo mocne poruszenie było, że jak to ktoś robi linię produktów tytoniowych dla dzieci, przecież to trzeba być niezłym, i tutaj padały bardzo wulgarne określenia, kogoś, kto chce zrobić papierosy dla dzieci. Bardzo słusznie, bo każdy, kto by kazał dzieciakowi pozwolił dzieciakowi palić papierosy, powinien zgnić w pierdlu. No właśnie. Więc tym bardziej chyba powinien zgnić w pierdlu ten, przez którego te dzieciaki wdychają taką liczbę zanieczyszczeń, które odpowiadają całkiem sporej liczbie papierosów tygodniowo. Prawda? No właśnie, bo się potem okazało, że to była kampania, która miała ludziom tylko pokazać. Jesteś oburzony na fajki dla dzieci i bardzo słusznie. To teraz zwracamy twoją uwagę, że jeżeli żyjesz w tym mieście, to twój dzieciak oddycha takim powietrzem, którego zanieczyszczenie jest równowartością takiej ilości papierosów na tydzień, takiej, w zależności od miast. Także to ewidentnie nam szkodzi. I powiem wam, że mam takie, bardzo bym powiedział, mieszane odczucia co do tej przepowiedni komputerowej. Z jednej strony ten komputer, no bo trzeba by oceniać tak jak każdego innego przepowiadacza, czyli sprawdzić, jak się sprawdziły jego wcześniejsze przepowiednie, i ten komputer na Melbourne Institute of Technology niestety, no, do tej pory się raczej nie mylił. Przewidział kilka razy takie rzeczy jak na przykład wzrost temperatury na świecie, podniesienie się poziomu wód, do czego, jakby to powiedzieć, Einsteinem nie trzeba być, że jeżeli przewidział A, to B wynika z A. Czyli jeżeli przewidział wzrost temperatury, to wzrost poziomu wód, no, jest naturalną konsekwencją, ale także przewidział znikanie wysp, które znowu jest naturalną konsekwencją tego B. Bo A B wynika z A, a C wynika z B. No jak się podniesie poziom wód, to nic dziwnego, że wyspy, które są bardzo, bardzo nisko nad poziomem morza, zaczną zanikać.
I przewidział też zmiany w pływach oceanicznych, które również są konsekwencją kwestii związanych z podniesieniem temperatury na świecie, ponieważ między innymi zmiany wpływów oceanicznych związane są z topnieniem lodowców i dopływu, powiedzmy, mas wodnych o tych innych właściwościach itd., itd., itd. Niemniej jednak przewidział. Przewidział, powiedzmy to, przewidział wzrost temperatury na świecie z konsekwencjami logicznymi, ale jednak przewidział. Też wydaje się być to, co ten komputer mówi, że te problemy istnieją, dość oczywiste. Ale czy na pewno w 2020 już będzie ten swoisty punkt przegięcia, czy na pewno do 2040 wymrzemy? Jak już mówię, dlaczego mam bardzo, bym powiedział, takie ambiwalentne, rozdwojone do tego podejście. Z jednej strony wydaje mi się, że tak, to powtórzę się, tutaj na pewno coś na rzeczy jest. Na pewno jest tak, że my jako ludzie niszczymy naszą planetę. Na pewno jest tak, że te przeludnienie istnieje i na pewno jest tak, że kończące się zasoby, czy też chęć, widoczna chęć przez różne kraje kontroli tychże zasobów, wszystko jedno, czy z pazarności, czy z wiedzy, że się kończą, przeludnienie, pewne rozwarstwienie społeczne w ujęciu globalnym oraz pewne polityczne podsycenie powodują bardzo, bardzo mroczne rzeczy, które sprawiają, że rzeczywiście można się bać nie tylko o Polskę, ale również o cały kraj. I rzeczywiście w jakimś tam okresie czasu, jeżeli nic się nie zmieni, to my rzeczywiście uczynimy Ziemię niezdolną do podtrzymania życia na takim poziomie, na jakim ono jest w tej chwili. I na przykład czeka nas regres, to znaczy tak zwane post-apo, nie? No właśnie, także to ewidentne i to bardzo mądrzy naukowcy, których ja bardzo mocno szanuję, też się wiele razy wypowiadali, że jeżeli w przeciągu iluś tam lat nie damy rady przeprowadzić się na inną planetę, to raczej oznacza to koniec ludzkości w takim znaczeniu, jaką znamy. No właśnie. I tutaj jest ta druga część, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że populacja świata spadnie do zera. Wydaje mi się, że ludzie są w stanie przeżyć wszystko, nawet globalny konflikt atomowy, tak mi się jakoś wydaje, że gdzieś tam jakieś skupiska ludzi przetrwają. Oczywiście wydaje mi się, że to będzie na pewno koniec cywilizacji, na pewno znaczne zmniejszenie populacji, zapewne regres technologiczny i cofnięcie się do poziomu. No i tutaj można sobie tylko spekulować, czy byłby to poziom średniowiecza, czy może renesansu, a może trochę dalej niż średniowiecza, ale raczej na pewno po globalnym konflikcie, który raczej na pewno kryzys surowcowy by spowodował, czeka nas regres. Podobnie jak w przypadku masowych niepokojów społecznych, mniej lub bardziej globalnych, że się tak wyrażę, prawda? No właśnie. Z drugiej jednak, także tutaj rzeczywiście takie bicie na alarm. Bardzo dobrze, trzeba coś robić z tym, żeby powstrzymywać chociażby zanieczyszczenie środowiska i żeby powstrzymywać pewne inne zjawiska. No właśnie, ale tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo jest taka obawa, że jest coś takiego w ogóle jak samospełniająca się przepowiednia, nie? To znaczy przepowiednia, która działa mniej więcej w ten sposób, że coś się stanie, ponieważ zostało to przepowiedziane. Ponieważ przepowiednia, jeśli ludzie w to uwierzą, to ona ma skutek sprawczy. Prawda? No i w tym wypadku ona by, rozumiem, że jest możliwość, że ona albo stanie się i to by było ok, jakby takim sposobem na potrząśnięcie ludzkości zrób coś, żeby nie doszło do spełnienia tej przepowiedni, lub niestety pewną legendą, pewną jakby uzasadnieniem dla ludzi
dlaczego rządzące tym światem będą podejmować bardzo niekorzystne dla ludzkości, dla ludzi, bardzo niekorzystne dla ludzi, dla ogółu ludzi rzeczy, na które normalnie nigdy byśmy się nie zgodzili, ale ponieważ uwierzymy, że jak się w to nie zgodzimy, to życie na Ziemi wyginie, ludzkość wyginie, to się jednak zgodzimy. To jest troszeczkę tak jak z wydaniem 200 miliardów złotych, które zapowiedział rząd Prawa i Sprawiedliwości na uzbrojenie, które kupią w Stanach Zjednoczonych. Normalnie wydania półrocznego budżetu, oczywiście w perspektywie kilku lat, bo tam 200 miliardów złotych, jeśli powiedziałem dolarów, to przepraszam, ale wydanie takich gigantycznych ilości pieniędzy na zabawki dla dużych chłopców, jak to jeszcze niedawno się mówiło, nie byłoby żadnej zgody społecznej. Dzisiaj tak, jest zgoda społeczna, ponieważ my się boimy tego, że nas Rosjanie zaatakują. I czy Rosjanie nas rzeczywiście zaatakują, czy Rosjanie nas rzeczywiście nie zaatakują, czy jest ta groźba, czy nie ma tej groźby, nie ma znaczenia. My jako społeczeństwo się boimy, więc się godzimy na pewne działania. Tak samo tutaj. Czy jest realna groźba zakończenia życia na Ziemi, czy nie ma? Nie ma znaczenia. Jeżeli ludzie w to uwierzą, że jeżeli nie zredukujemy populacji i ewentualnie nie zmniejszymy zanieczyszczenia środowiska, to wyginiemy, to się ludzie zgodzą na pewne rzeczy, na które nigdy w życiu wcześniej by się nie zgodzili. I jeszcze raz mówię, jeżeli to chodzi o pewne potrząśnięcie ludzkością, ludzie, przestańcie wreszcie tyle śmiecić, to jest okej. Natomiast jeśli chodzi o jakby wymuszenie czy wywołanie stanu psychologicznego u ogółu populacji światowej, a ze szczególnym uwzględnieniem społeczności świata zachodu, po to, żeby się ludzie zgodzili na pewne rzeczy, na które normalnie nigdy w życiu by się nie zgodzili, to jest to wręcz złowieszcze. I zaczyna, ponieważ jesteśmy w konwencji spiskowych teorii, to można to wprost powiedzieć jako stworzenie przyzwolenia na realizację planu New World Order, bo przecież zwróćmy uwagę, że plan mistycznych iluminatów, nowy porządek świata, zakłada m.in. depopulację, a tutaj rozumiem, że skoro przeludnienie ma nas zniszczyć, to rozwiązaniem na przeludnienie jest właśnie depopulacja, a także zwiększenie poziomu ochrony środowiska do takich które ma być wymuszone m.in. przez globalną i permanentną inwigilację, która swoją drogą już jest coraz bardziej faktem, zamknięcia ludzi w mega miastach po to, żeby reszta planety mogła jak najbardziej rządzić się sama i była ekologiczna itd., itd., itd. Czyli mówiąc krótko, tutaj nie ma postulatów z tej przepowiedni komputerowej, ale niejako metody zaradzenia tej przepowiedni no bardzo mocno pokrywają się z planami mistycznych iluminatów i New World Order. I tutaj mnie to bardzo, bardzo mocno zaniepokaja ta zbieżność. I jakbym miał się tak bardzo zdecydować, o co tu może chodzić, czy o potrząśnięcie ludzkością, czy jednak o zbudowanie pewnej legendy i przyzwolenia, to bałbym się, że może nie chodzić o potrząśnięcie ludzkością. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo, bardzo dużo mówi się w przestrzeni publicznej o tym, że przeludnienie to problem i że trzeba by z przeludnieniem walczyć. I tak samo mówi się bardzo dużo o zanieczyszczeniu środowiska i że trzeba by z zanieczyszczeniem środowiska walczyć. Tyle tylko, że jak na poziomie ogólności to nawet jakoś fajnie wygląda. Tylko jak się wejdzie w szczegóły, no to już wygląda katastrofalnie. Na przykład walka z przeludnieniem. Gdzie mamy największy przyrost naturalny? W krajach afrykańskich. Gdzie realnie walczy się z przeludnieniem? W Europie, która wymiera. No to jest świat na głowie. Mamy Europę, w której nie ma, w tym w Polskę, w którym nie ma współczynnik, nie ma zastępowalności pokoleń. Po prostu w Polsce rodzi się za mało dzieci, żeby umierającego Polaka zastąpił noworodek.
Ja już o tym mówiłem w serii zupełnie na serio. Ryo w komentatorze, to był vlog bardzo, bardzo wymowny. Na miniaturce była trumna i napis Europa Polska wymiera. I to autentycznie się dzieje. Dane statystyczne GUS-u pokazują, że już Polska wymiera. Już! Jeszcze pokolenie wyżu demograficznego ostatniego nie weszło w stadium wymierania, bo to są ludzie mniej więcej, z tego ostatniego wyżu są ludzie mniej więcej w moim wieku. Tam jeszcze trochę brakuje do końca. A już w 2018 roku, i to mimo programu 500+, więcej Polaków zmarło niż się urodziło. I ta tendencja będzie się coraz bardziej pogłębiać. Europa wymiera. I to tutaj, w wymierającej Europie, mamy takie oto bardzo dziwne postulaty, że dla dobra planety nie miej dzieci. Dla dobra planety używaj antykoncepcji i nie miej dzieci. Albo takie rzeczy, które nawet mi trudno przez usta przechodzą, że dokonaj aborcji dla środowiska. W Polsce, na szczęście, jakby ktoś tak powiedział, to pewnie jeszcze by go skrytykowali, ale na zachodzie Europy mówi się to całkowicie na serio. Okej, okay? Możesz powiedzieć, że, ale przecież są kraje europejskie, które mają dodatni przyrost naturalny. Tak są. Na przykład Francja, tylko tam dodatni przyrost naturalny jest wśród przybyszów z Afryki. A wśród, powiedziałbym, potomków Francuzów z dziada pradziada jest bardzo, bardzo mało, jeszcze mniejsze niż w Polsce. Czyli realnie poprzez jakby niekontrolowanie przyrostu naturalnego w Afryce, wspieranie ruchów migracyjnych i jednocześnie wspieranie wszelkich rzeczy, które jakby ograniczają dzietność w Europie, to nie mamy spadku przyrostu naturalnego na świecie, bo globalnie ludzi jest coraz więcej. Natomiast mamy swoiste podmianę społeczeństw w takich na przykład krajach właśnie jak europejskie i pewien jakby marginalizowanie ilościowe tak zwanej białej rasy. Bardzo jest to dziwne, prawda? Że właśnie skoro uznajemy, że ludzi na świecie jest za dużo, to nie kreujemy tego przekazu ogranicz liczbę potomstwa właśnie do Afryki, gdzie należałoby to zrobić między innymi z powodów humanitarnych, bo tam przez to, że bardzo, bardzo biedni ludzie mają bardzo, bardzo dużo dzieci, te dzieci między innymi wychowują się w strasznych warunkach, co wiemy chociażby z materiałów UNICEF-u, który co jakiś czas chce od nas pieniędzy po prostu na jedzenie dla tych dzieci, bo one często umierają z głodu, jeżeli nie dostaną specjalnych odżywek, bo ci rodzice często, no powiedziałbym tak, ich nie karmią. Mówi się, że nie karmią, bo nie mają czym wykarmić. No ale to po co sprowadzają na świat kolejne dzieciaczki, które nie mają ich czym wykarmić, prawda? No właśnie, tam się nic nie robi. Tam się nie próbuje pigułki antykoncepcyjnej, tam się nie promuje idei wstrzemięźliwości, tam się nie buduje klinik aborcyjnych, tam się nie sprowadza ruchów feministycznych. Mimo że gdyby Afrykańczycy przestali mieć 6, 7, 8 dzieci, to przyrost naturalny świata bardzo by spadł. Podobnie jakby było, na przykład, gdyby Hindusi przestali tyle mieć. Tylko w Europie. Ciekawe, prawda? Bardzo podobnie jest z zanieczyszczeniem środowiska. Zanieczyszczenie środowiska jest faktem. Smog, tak zwane mikroplastiki. Mikroplastiki to jest bardzo dobry przykład wytłumaczenia, o co chodzi. Mikroplastiki wzięły się stąd, że nazwijmy to na razie na poziomie ogólności to powiem, a potem powiem na poziomie szczególności, gdzie tutaj jest bardzo dziwny haczyk. Mikroplastiki wzięły się stąd, że jako ludzkość produkujemy straszne ilości plastiku, który potem w dużej części jest nierecyklingowany, tylko trafia na śmietnik. I dostaje się do wody duża część tego plastiku i po prostu te plastikowe zanieczyszczenia trafiają w końcu, tu tak jak cała woda wraz z wodą, która spływa z lądu do morza, a potem do oceanów, trafiają również te zanieczyszczenia.
prawda? No i te, i czasem te zanieczyszczenia, te zanieczyszczenia, które są w wodzie, z czasem się rozdrabniają i są połykane przez zwierzęta, a najgorsze dla ludzi są tak zwane mikroplastiki, czyli takie bardzo, bardzo drobniutkie cząsteczki czy fragmenty plastiku, które mogą być zjadane przez ryby i inne morskie żyjątka i odkładają się w tych rybach, ale nie w żołądku, nie w przewodzie pokarmowym, tylko są na tyle małe, że na przykład odkładają się w mięśniach takiej ryby i my potem zżeramy ten plastik, bo kupimy sobie zdrowa rybka morska, kurczę, z plastikiem. I są robione na ten temat badania i rzeczywiście, kurczę, ten plastik do nas ludzi wraca, bo potem jak my zjemy taką rybkę z plastikiem, to niestety taki plastik przedostaje się też do naszych ciał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście problem z tymi plastikami jest. I nie tylko na poziomie mikroplastików, ale również na poziomie czegoś, co ja nazywam makroplastikami, czyli pojawiają się takie pływające wyspy śmieci, które są po prostu na wodach i co jakiś czas na przykład jest pokazane bardzo, bardzo mocno, jak to do jakichś wybrzeży dopłynęły takie śmiecie. I po prostu była rajska plaża, teraz jest śmietnik. No i ludzie oczywiście starają się to sprzątać, ale pokazują, wiecie, takie wielkie góry śmieci, które przepłynęły, jakieś butelki, skrzynki, torby plastikowe, inne tego typu rzeczy. Także problem ewidentnie istnieje i z tym problemem ewidentnie trzeba by walczyć, prawda? No i właśnie tutaj zaczyna się robić problem, jak się z tym walczy. No więc walczy się, a przede wszystkim jak się z tym walczy i gdzie się z tym walczy. Może zacznijmy od tego, jak się z tym walczy. No walczy się w sposób, nie da się nie zauważyć, że taki sposób trochę udający, że się walczy. To znaczy, jak się walczy na przykład w Europie? Poprzez budowanie mody na niebranie słomek do napojów. To jest bardzo dobra moda, ponieważ takie słomki, rurki plastikowe, które są wykorzystywane do napojów jednorazowe, potem no, są wyrzucane, no, zakładam, że restauratorzy tego nie myją, to już nie głęboka komuna. Przepraszam, efekt uboczny zanieczyszczenia powietrza. Niestety mam problemy z górnymi drogami oddechowymi genetyczne i im większe zanieczyszczenie środowiska, tym gorzej mi się funkcjonuje, ale nieważne. Także takie rurki, no to nie głęboka komuna, nie są myte, tylko są wyrzucane, trafiają pewnie, ponieważ są, powinny być zapewne recyklingowane, aż duża część trafia z nich na śmietnik, potem ze śmietnika jakoś są pewnie wygrzebywane, na przykład przez ptaki, które mogą chcieć sobie zrobić z nich gniazda, takie rzeczy byli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? I no i w końcu trafia do wody. Także bardzo dobrze, że z tymi stara się ograniczyć liczbę tych słomek. Pytanie, dlaczego tylko słomek? Wiecie, dochodzi do takich kuriozów, że ostatnio byłem w kebabie. Tak, bywam w kebabie. Pozdrawiam swoją drogą Kepsona, podróżę z kebabem. Byłem w Kepsie. I ten Keps walczył o ochronę środowiska. Jak walczył? Nie było słomek do napojów. Za to były plastikowe widelczyki, plastikowe noże, papierowe tacki, które przecież są woskowane, a czasem są pokrywane małą ilością plastiku właśnie po to, żeby było mniejsza przemakalność, tak to nazwijmy, plastikowe kubeczki. Generalnie wszystko jednorazowe, zero ekologii, pełen plastik, tylko rurki zniknęły. I ten Keps twierdził, że jest ekologiczny. Niestety tak to cały czas wygląda. My walczymy o ekologię w ten sposób, że nie ma już jednorazowych, darmowych torebek w supermarkecie i dobrze. Nie ma już tych słomek w knajpach i dobrze. Ale wiecie, to jest takie jakby, biorąc pod uwagę, ile my tych plastików produkujemy, na przykład poprzez jednorazowe butelki do niezdrowych napojów gazowanych, że to jest trochę tak, jakbym ja powiedział, że się odchudzam w ten sposób, że nie wiem, nie zjem dziennie jednego gryza bułki. Jasne, że jest to krok w dobrą stronę, ale takich kroków to trzeba by wykonać jeszcze 1000, żebym ja się odchudził. Tak samo tutaj, że nie było problemu z plastikami, to takich kroków jak
torebki, foliówki jednorazowe i słomki trzeba by wykonać jeszcze całą masę, prawda? Przecież my już nawet mebli nie produkujemy z drewna, tylko z różnych mas, laminatów i tak dalej, które też fornirem nie są, tylko to są jakieś tworzywa sztuczne, którymi są pokrywane płyty pilśniowe albo jakieś takie masy przypominające papier, nie? No tak jest. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, problem dotyczy nie tylko tego, jak się walczy z tymi plastikami, ale również tego, gdzie się walczy z tymi plastikami. I tu mamy bardzo, bardzo podobny przykład, jak w przypadku, przeludnienia. Problem przeludnienia bierze się w dużej części z, jak już powiedziałem, z przyrostu naturalnego w Afryce, z krajach azjatyckich, trochę w krajach Ameryki Południowej. Walczy się tam głównie w Europie, no i generalnie w społeczeństwie świata zachodu. Tak samo tutaj. Z problemem mikroplastików walczy się głównie w Europie. A kto najwięcej plastików wypierdziela do środowiska? Cztery kraje, wszystkie znajdują się w Azji. Rozumiecie? Cztery kraje, więcej niż cała Europa. I tam nikt z tym nie walczy. Nawet nikt nie próbuje tam nic powiedzieć, bo od razu będzie problem. Tak samo zanieczyszczenie środowiska. Kto najbardziej truje? Stany Zjednoczone, Chiny. Kto ma serdecznie gdzieś i zlewa na przykład jakieś pakty klimatyczne? No właśnie. I tutaj właśnie to wszystko jakby mi się nie dodaje, tak? No bo takie pewne potrząśnięcie i sprawienie, że ludzie się upamiętają i przestaną robić złe rzeczy przy pomocy tejże właśnie przepowiedni będzie skuteczne na pewno, ale dla ludzi ze świata zachodu. Tyle tylko, że to nie wydaje mi się, że na zanieczyszczenie środowiska i na przeludnienie największy problem sprawiali Europejczycy. Być może Amerykanie, ale na pewno Amerykanie na pewno w zanieczyszczeniu. Ale na pewno nie Europejczycy, prawda? No właśnie. I tutaj robi się bardzo, bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że to nie jest właśnie więc tak, że jest nam szykowane pewne rzeczy, na które normalnie nigdy byśmy się nie zgodzili, ale jeżeli uwierzymy, że musimy, bo inaczej wszyscy wyginiemy, to jednak się zgodzimy. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że to były spiskowe teorie. Zachęcam do dawania łapek w górę, pisania komentarzy oraz oglądania vlogów od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!